Spokojna miłość, taki podcast. Dzień dobry, Robert więc z tej strony. Ważny temat dzisiaj szamanizm a zaklęcia. Ci, którzy ze mną pracują, wiedzą, że są to ważne, często podstawowe narzędzia, które wyznaczają kierunek, zatrzymują na ścieżce, pomagają coś żegnać, odzyskiwać, również utracone części siebie. A zatem czym jest zaklęcie? Czy ma coś wspólnego z klątwą? Ze złym słowem, czy ma coś wspólnego z czynieniem czegoś za kogoś, z tak zwanymi urokami. Będzie o tym, jak pracować z zaklęciami, będą przykłady zaklęć i ich zastosowanie. Będzie ważne zaklęcie, które jest formą wejścia na szamańską ścieżkę. Będzie również opowieść o talii kart z 64 kartami. Dlaczego ta talia się pojawiła, dlaczego Fundacja Szamanizmu po raz pierwszy coś sprzedaje i skąd taka wysoka albo pozornie wysoka cena. A zatem szamanizm, a zaklęcia, a w sumie powinienem powiedzieć zaklęcio zadania, ponieważ od dłuższego czasu używam tego określenia, tego słowa, neologizmu. Myśląc o zaklęciach, myślę często o zaklęciu zadaniach. Dobre zaklęcie niesie w sobie zadanie. I od razu, może zdradzę, bo tak jest ten odcinek: pewne zaklęcie, dosyć świeże, nowe, ważne, które brzmi pokochaj zadanie. Te dwa słowa, pokochaj zadanie. I tu już chwila, żeby umieć rozpoznać, co to znaczy na szamańskiej ścieżce w praktyce szamanizmu podczas odprawiania rytuałów albo pracy z drugą osobą czy plemieniem. Pokochaj zadanie jest na początku. Jeśli nie potrafisz pokochać zadania, nie możesz pokochać zadania, albo oszukujesz siebie, że kochasz zadanie, to zatrzymaj siebie. Zaklęcie brzmi jasno: pokochaj zadanie, pokochaj człowieka, który przychodzi, pokochaj siebie, pokochaj swój wolny czas, pokochaj swoją złość, swój smutek, pokochaj swoje tempo. Ale gdy chcesz praktykować szamanizm, pokochaj zadanie. Wtedy głębiej i mocniej zrozumiesz, czym jest zaklęcio zadanie. Jeśli nie potrafisz, nie możesz, albo zwyczajnie nie kochasz zadania, daj sobie chwilę czasu. Nie widzę sensu w wykonywaniu pracy szamańskiej bez miłości. Ale aby miłość była możliwa, muszą być spełnione zazwyczaj określone warunki. Przynajmniej dla mnie, dla człowieka, we mnie jest to bardzo istotne. Potrzebuję mieć dużo przestrzeni, w której naturalnie może pojawić się miłość. A więc pokochaj jest formą wezwania, wskazania kierunku. To opowieść o miłości. Druga część tego zaklęcia, zadanie wskazuje na dyscyplinę, na uczciwość, na pracę. Im dłużej trwa praktyka, tym szerzej osobiście dzielę się narzędziami od ducha. Tak to wygląda. Ci, którzy ze mną pracowali w szkole szamanizmu, czy podczas kursów podstaw praktyki szamanizmu, wiedzą o tym. I dzisiaj dlatego chcę Wam opowiedzieć bardziej o zaklęciach. To nie jest tylko igraszka słowna. To nie jest zabawa. Jeśli w słowie znalazłem coś, cokolwiek, co nie jest żywe i zdrowe, i nie służy żywemu i zdrowemu, to się tym nie zajmuję. Zaklęcie dlatego również jest zadaniem. A zatem, gdy sięgam po zaklęcie, sprawdzam, czy to, że je słyszę, oznacza, że je przyjmuję. Bo jeśli słyszę, a nie przyjmuję zaklęcia, co robię? A zatem, na czym polega umowa? O tym są zaklęcia. Jak rozwiązać umowy, jak iść w świetle, jak rozpoznawać pierwszą umowę. Ale przecież można iść dalej, rozpoznając, że jest druga umowa, że jest piękne miejsce, zdrowe i święte i by wyruszyć na to spotkanie z uzdrawiającym duchem. Potrzebuje kręgu, rytuału, tego co uświęcone w środku. Potrzebuję swoich narzędzi, z którymi mam przymierze. A zatem nie są to zapożyczone narzędzia od obserwowania, praktyk szamanizmu, czytania książek. To są moje narzędzia. Moje kamienie, moje, moje pióro, mój bęben, moje zaklęcia, moje rozpoznane zaklęcia. I umowę. Potrzebna jest również umowa, pierwsza umowa. Umowa ze sobą na intencję, którą chcę dopełnić. Umowa ze swoim opiekuńczym duchem. I wtedy zaklęcie staje się szamańskim, gdy zaangażowane jest w proces spotkania w duchu. Wtedy zaklęcie jest szamańskie, jeśli jest zaangażowane w proces spotkania w duchu. I to wymaga rozpoznawania, dlatego zachęcając do wejścia na tę ścieżkę, zapalam światło. Tym jest zaklęcie, jest formą zapalenia dla kogoś światła, wskazania nowej, innej możliwości, umieszczenia pod słowami mocy. Którą wyczuwa się często momentalnie, czytając zaklęcie. Umysł staje się zainspirowany, zaciekawiony, umysłowi to się podoba, ale jest coś więcej to dotyka ducha o tym jest zaklęcie. Ale, żeby iść dalej w pracy z zaklęciami, ty musisz zapalić drugie światło to w sobie. O tym jest zaklęcie ono nie ma nic wspólnego z klątwą. Zaklęcie nie ma nic wspólnego z klątwą, ze złym słowem, z czynieniem czegoś za kogoś, z jakimikolwiek urokami. zaklęcie jest jasne. I tym się różni ta sztuczka ukryta pod słowem, a tam jest wiele tych sztuczek pod zaklęciami, to jest lekkość rozpoznawania zaklęć, które prowadzą w miejsca bezsłowne, ale opiekuńcze, żywe, ze swoimi bóstwami w duchu. Tak jest z tym pierwszym zaklęciem, które. Zachęcam, żeby wprowadzało kogoś na szamańską ścieżkę. Ono brzmi: rozpoznaj, nie podążaj. Duch je podyktował przed pierwszym warsztatem odzyskiwania utraconej części siebie, który prowadziłem: rozpoznaj, nie podążaj. Gdy ktoś czuje mocne wołanie, gdy przychodzi przez inicjację, gdy znajduje się w nieznanym, gdy spotyka nieznaną osobę i nie ma w tym jasności, lekkości. gdy wydarza się coś trudnego, albo gdy wydarzy się coś bardzo ekscytującego, jest wiele kierunków i wszystkie zdają się być możliwe, zaklęcie brzmi: rozpoznaj, nie podążaj. A zatem jest już zadanie w tym. Pierwsze zadanie brzmi: rozpoznaj, a drugie zadanie: zatrzymaj się na chwilę. Nie rób nic. Pozostań w rozpoznawaniu. To ważne, gdy przechodzi się przez świat ducha. Inne zaklęcie, bardzo mocne, bardzo ważne. Ktoś na przykład sięga sobie do talii kart i wyciąga w odpowiedzi na swoje pytanie, na wątpliwość, na ten moment, takie zaklęcie, które brzmi: Mogę zostawić sobie tę odpowiedź, że nie było pytania. Dobrze rozpoznać, że to jest zaklęcie ratujące. A zatem, gdy. Chcesz na przykład zrozumieć przeszłość, tak to zaklęcie się narodziło, z mojej osobistej podróży do przeszłości, dalekiej przeszłości i pragnienia zrozumienia, dlaczego wydarzyło mi się to, co mi się wydarzyło, dlaczego spotkało mnie to cierpienie, dlaczego spotkała mnie ta krzywda. I duch mi wtedy powiedział: Mogę zostawić sobie tę odpowiedź, że nie było pytania. I to jest zaklęcie, które nie ma nic wspólnego z wypieraniem, z udawaniem. Z zaprzeczeniem zrozumieniu tego, co wydarza lub wydarzyło się w moim ciele. Ale podczas rytuału szamańskiego i podróży przez świat ducha, duch mi powiedział: Możesz zostawić sobie tę odpowiedź, że nie było pytania. I to było ratujące dla mnie, to było uwalniające, ponieważ moją intencją było zaspokojenie pewnej formy ciekawości, która nic by mi nie dała w duchu, donikąd nie przyniosła. Nic zdrowego nie pojawiłoby się, a więc duch niejako mnie zatrzymał i powiedział: Hej, zostaw sobie na teraz tę odpowiedź, że nie było pytania. Ważne, czy jesteś przyżywym i zdrowym. Czy naprawdę tak ważny jest dla ciebie motyw zbrodniarza? Czy ważne jest dla ciebie aż tak bardzo cierpienie? Czy tak naprawdę chcesz w życiu rozumieć sedno choroby? Czy może jesteś zainteresowana, zainteresowany zdrowiem? I może przyjdą do ciebie te odpowiedzi, może zrozumiesz cierpienie, jeśli będziesz w pełni chroniona, chronione, jeśli będziesz w pełni w jasnym. I tu z pomocą przychodzi kolejne potężne zaklęcie, którym bardzo często pracuję, a prawie zawsze podczas towarzyszenia komuś w procesie odzyskiwania siebie, a przy okazji zaklęcie, które jest bardzo często mylone i niezrozumiane przez oporny umysł. Ono brzmi: Przyjmę tylko miłość. Wielkie, potężne zaklęcie. Sięgam tutaj do kart szamańskich, y, które właśnie wydała Fundacja Szamanizmu, y, i przeczytam wam, co jest pod tym zaklęciem napisane. Przyjmę. To decyzja, wybór, postanowienie. Tylko jest dyscypliną. Miłość jest pokarmem. Tym, co odżywia, regeneruje. Przyjmę tylko miłość jest zaklęciem ochronnym, czyli innymi słowy, jest to wybór pokarmu oraz drogi. I w nim jest też jasna umiejętność rozpoznawania miłości. To zaklęcie przyjmie tylko miłość, takie każde zaklęcie poza pierwszą umową. Ono nie jest na całe życie zazwyczaj. Czasami tak, czasami nie. I niektórzy słysząc o zaklęcie mówią, ach przyjmę tylko miłość, to znaczy będę się oszukiwał, udawał, nie, nie, ja chcę przyjmować dużo innych rzeczy. Niektórzy to mówią z przywiązania do traumy, niektórzy mówią o tym z braku umiejętności rozpoznania czym jest miłość. Bo gdy decyduje się chociaż na 3 minuty, 5 minut albo godzinę być w tym zaklęciu, przyjmę tylko miłość, musi wydarzyć się coś uzdrawiającego dla mnie. Innymi słowy, siedzę w jaju, jestem zdecydowana, zdecydowany przyjąć tylko miłość... Bez względu na to, co i jak podchodzi, ufam sobie i potrafię rozpoznać, że przyjmę tylko miłość. I nic innego. W związku z tym ci, którzy praktykują to zaklęcie zadanie, bardzo często przez długie czasami godziny albo dni nie przyjmują nic, albo nie potrafią zrobić nic, zatrzymują się, wyczekując, szukając, rozpoznając, czym jest ta miłość. I gdy ktoś już potrafi i znajdzie te momenty w sobie, w których przyjmuje tylko miłość, może ruszyć po inne zaklęcie, po inne zadania, ponieważ okazało się, że są we mnie drzwi, przez które może przyjść tylko miłość albo nic innego. I że mogę te drzwi otwierać i zamykać, i że później mogę wyruszyć w świat ludzi i duchów i spotykać się z różnymi energiami. I gdy będzie zbyt duże natężenie, przytule się do tego zaklęcia, otoczę się nim, ono będzie formą tarczy, wypowiem je być może w słowach. Teraz. Taki czas, przyjmę tylko miłość, albo nic. I niejako odchodzę z miejsc, gdy ktoś chce mnie karmić czymś innym. Podobnie jest z zaklęciem nie podlegam słowom. Niektórzy również nie potrafią dotrzeć do tego miejsca, i potrzebny jest rytuał, chwila czasu chwila uczciwego, autentycznego dotarcia do miejsca, w którym nie podlegam słowom. Dotarcie do tego miejsca jest tożsame z uzdrowieniem czegoś w sobie. Bo to znaczy, że zrzucam z siebie wszelkie przymiotniki, które słyszałam, słyszałem w ciągu całego swojego życia. Wszelkie określenia od rodziców, opiekunów, rodzeństwa, innych osób, nauczycielek, nauczycieli. Czyli znajduję się w miejscu i duch może mnie tam tylko zabrać, w którym nie podlegam żadnym słowom. A gdy nie podlegam żadnym słowom, mogę na chwilę się w tym wszystkim rozkoszować. Dodać do tego rozpoznaj, nie podążaj, dodać do tego przyjmę tylko miłość, dodać do tego zostawię sobie tę odpowiedź, że nie było pytania, znaleźć wielką rozkosz w wolności i ruszyć dalej w swoje życie, w swoje intencje, w wypełnianie tego, co jest dla mnie bardzo istotne. Innym zaklęciem, które jest często mylone, jest zaklęcie, które brzmi: Nic mnie nie boli. Nic mnie nie boli, tak duch powiedział, nic mnie nie boli. Duch, który nie zna bólu ciała. Może go pamięta, może nie. I niektórzy myślą, że powinni to afirmować, mantrować i oszukiwać ból, gdy ten przychodzi. Ponownie, zaklęcie zadanie mówi dotrzyj do miejsca, w którym nic mnie nie boli. To zaklęcie jest formą mantry zdrowia. I ważne pytanie jest, co by się stało, gdybym tak naprawdę uwierzyć, że nic mnie nie boli. I znaleźć się w tym miejscu. Nie oszukuj ciała i bólu, jeśli ten jest. Rozpoznaj nie tylko ciało fizyczne, ciało bolesne. Rozpoznaj miejsce, nic mnie nie boli. Tak jest na tej karcie napisane. Jak często zabierasz głos w imię braku przykrych doznań, zdrowia, spokoju. To dotyczy i dotyka to zaklęcie bardzo mocno naszych nawyków, gdy decydujemy się prosić o pomoc, zabierać głos, reagować. Często to jest w imię trudnych doznań, braku zdrowia, niepokoju. Ale jak często głośno, mocno, inspirując innych, zabierasz głos w imię braku przykrych doznań, zdrowia i spokoju. I tu przechodzę, cały czas posiłkując się tymi kartami, które leżą obok mnie, do tego momentu w życiu moim, jako praktyka szamanizmu, ale też Fundacji Szamanizmu, która wydała, podzieliła się talią 64 kart pierwszej umowy. Ta talia przez rok służyła wyłącznie plemieniu lojalnej przygody w szkole szamanizmu. Druga edycja szkoły szamanizmu dostanie, no już to zdradzam, swoją niespodziankę na swój czas praktyki 9 miesięcy, swoje narzędzia które będą znowu dostępne tylko dla określonego plemienia. Bo tak wygląda moja praca, że plemię, które ze mną pracuje, dostaje coś ekstra. Każde plemię dostaje coś ekstra. Określone zaklęcie tylko dla tego plemienia, określone narzędzie, albo tak jak szkoła szamanizmu, dostęp również do mnie jako praktyka szamanizmu poprzez możliwość pracy jeden na jeden. I te zaklęcia są efektem wielu lat pracy. Ewa Grzywacz stworzyła przepiękne ilustracje. Co ważne te obrazy powstawały przez około 20 lat, zostały złączone z zaklęciami. Ten proces trwał wiele miesięcy i przyszła decyzja i zgoda od ducha, żeby podzielić się. Podzielić się tymi zaklęciami publicznie. 210 przygotowanych talii, każda zapakowana. W piękny sposób, dołączona krótka instrukcja. To wymagało ode mnie dużo odwagi i gotowości, żeby puścić te zaklęcia w świat, dając kilka słów instrukcji, wierząc, że każdy z nich skorzysta tak jak może. Ale też rozpoznając, że zaklęcie jest właśnie tylko i wyłącznie tym, co jasnym. Że tam jest tylko zdrowy, jasny pokarm, ale że też czasami chwytając zaklęcie, chwytam określone zadanie. I niejako już spotykam się z duchem, który być może, zwłaszcza jeśli inicjacja przede mną, chce rozpoznać, jak poważnie, uczciwie traktuje siebie, ale również zadanie. Cena za jedną talię kart to 497 zł. W moim poczuciu to jest bardzo dużo pieniędzy, a przy okazji jest to bardzo niska cena za 64 narzędzia, które powstawały przez lata. Z jednym zaklęciem zdarzałem się pracować przez lata, przez miesiące. Są takie, do których sięgam, wracam, które mnie cucą, ratują, które pomagają podczas podróży szamańskiej, pamiętając, że podróż szamańska jest opuszczeniem tej codzienności, wyruszeniem świat ducha. Ale co ważne, te zaklęcia mogą też pomagać ludziom, którzy nie praktykują szamanizmu, którzy potrzebują wsparcia, jasnych dobrych słów, mantr zaklęć podpowiedzi zdrowego jasnego zadania czy właśnie zapalenia światła i stąd ta cena która w moim poczuciu jest ceną uczciwą niezawyżoną i to pierwszy raz kiedy fundacja szamanizmu coś sprzedaje I też chcę wam powiedzieć że ponad połowa ceny za każdą talie kart jest przeznaczona na różnego rodzaju umowy dotyczące wydania tych talii kart i rachunki a więc mniej niż połowa za jedną talię kart zostanie przeznaczona w 100% na cele statutowe fundacji szamanizmu. I tak to wygląda. A jakie jest twoje zaklęcie? Jak brzmi to twoje zaklęcie? Myślę o absolwentce szkoły szamanizmu Bogusi Budnej, ukochanej siostrze mojej, praktyczce szamanizmu i jej zaklęciu. Przynosiła różne, ale jedno z tych zaklęć wraca do mnie często. Bogusia Budna usłyszała od ducha i przyniosła do plemienia lojalnej przygody zaklęcie, które brzmi: Ja mniej, duch wieje. Ja mniej, duch wieje. Mocne, dobre zaklęcie, które również jest podpowiedzią na ścieżce szamanizmu, bo jeden z całych modułów, ostatni w szkole szamanizmu, dedykowany jest zaklęciom. A więc zaklęcie to nie jest twój pomysł z głowy, to nie jest afirmacja, to nie jest napis na pocztówce, który się pojawił. Dla mnie zaklęcie to jest ten moment, w którym duch dyktuje konkretne słowa i do każdego z tych słów, do każdego z tych słów, dokleja moc, moc, która może uzdrawiać. I zachęta, jeśli masz talię kart, jeśli doszła do ciebie już, bo zamawiacie je, to zachęcam, najpierw rozpoznaj swoją intencję. Sięgaj po zaklęcie, gdy czujesz wołanie. Potrzebujesz na przykład wsparcia, potrzebujesz odpowiedzi, albo czujesz niezidentyfikowane, ale wyraźne wołanie od ducha. Sięgnij po zaklęcie. Zobacz ilustrację, przeczytaj samo zaklęcie i daj sobie chwilę poczuć, co czujesz, czytając to określone zaklęcie. Co czujesz, gdy na przykład przeczytasz zaklęcie, które brzmi: Są ludzie, których kocham, a imion ich nie zliczę? Co to znaczy, gdy słyszysz to zaklęcie? Daj sobie chwilę rozpoznać, pobyć tym zaklęciem i dopiero później, dopiero później przeczytaj opis. Opis, który jest również tworzony w przymierzu z duchem. Życzę bardzo dobrej praktyki, bardzo. Dobrych zadań, które będą ukochane, albo nie brania innych zadań, bo co ciekawe, i tak można żyć. W tym świecie, w którym jest dużo przymusu, dużo różnych konieczności, dużo okazji, szans, albo trudności, sprostania temu, co do nas przychodzi, można pokochać zadanie. Innymi słowy, można pokochać swoje ciało, swój sposób pracy i to, czym się zajmuje. I również w tym, co zdaje się być formalne, można znaleźć miłość. I tu już zaczyna się Twoja rola, i temu służy talia kart. Żeby rozpoznać żywą, zdrową miłość, która nie jest tym neoszamańskim, age'owskim mydleniem sobie oczu, oszukiwaniem, uciekaniem od dzieci, obowiązków, relacji. To miłość, która jest zdrowa, to miłość, która przede wszystkim jest działaniem, a nie tylko uczuciem, to miłość, na której można budować. Tak powstawały te zaklęcia, tak powstawały talie kart, aksamitne woreczki, instrukcje. I tak również je do Was wysyłam. Dobrej praktyki, dużo zdrowia. Jeśli słuchasz, korzystasz, Zostaw proszę znak, polub, dodaj komentarz, kciuk w górę. To są takie sygnały od człowieka do człowieka, które ja doceniam. Dziękuję. Jeśli słuchasz, korzystasz.